jak się pan czuje dzisiaj, oglądając ten film? To jest właściwie film i o mnie, i nie o mnie. O mnie dlatego, że jest w tym facecie pasja, która jest mi bardzo bliska. Natomiast różni nas wiele rzeczy. Różni nas to, co jest chyba najistotniejsze, że Kieślowski mówił o tym na premierze w Chybiu. Żydzi narodził się artystą, jest artystą i będzie artystą. A Filip Mosz rodził się artystą, stawał się artystą. Kieślowski bardzo szybko przyjął mnie jako partnera. On zawsze mówił, że jesteśmy partnerami. To naprawdę jest wielkie wyróżnienie być partnerem Kieślowskiego.